Cześć, dzisiaj zapraszam na film dotyczący w całości jednej książki. Dawno u mnie takiego filmu nie było, natomiast dawno też nie było takiej książki, o której chciałabym powiedzieć tak dużo, że podsumowanie miesiąca wydaje mi się na to niewystarczające, a tą książką jest 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat Michela Zukofa. Prawdopodobnie sporo ostatnio mogliście widywać tę książkę gdzieś w przestrzeni internetowej, a to dlatego, że zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy 20. rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych i właśnie temu w całości poświęcona jest ta książka. Natomiast warto tutaj już na samym wstępie zaznaczyć, że autor tutaj skupia się wyłącznie na tym dniu, wyłącznie na 11 września i jest to taka naprawdę bardzo szczegółowa, bardzo dokładna rekonstrukcja wydarzeń z tego dnia. Jeżeli więc szukacie jakiegoś szerszego kontekstu politycznego, chcielibyście się dowiedzieć, czym jest Al-Kaida, skąd to wszystko się w ogóle wzięło i jak doszło do tych zamachów, no to nie tutaj, ponieważ autor tutaj przede wszystkim stawia na ludzi, na ich historię i na takie bardzo osobiste przedstawienie ofiar i bliskich ofiar tych zamachów. Książka podzielona została na trzy części i w pierwszej części mamy do czynienia z tym, co działo się w samolotach, z samymi porwaniami samolotów, z tym, jak to mogło potencjalnie przebiegać. Dowiadujemy się, kim byli pasażerowie feralnych lotów, kim była załoga, piloci, którzy tam pracowali, a także zamachowcy, którzy dokonali porwania właśnie tych konkretnych samolotów. To wszystko też wzbogacone jest na przykład transkrypcjami nagrań, które pasażerowie wykonywali do swoich najbliższych, kiedy już wiedzieli, że prawdopodobnie nie wyjdą z tego żywi. Mamy też takie bardzo znane, wydaje mi się, nagranie stewardesy Betty Ong z lotu numer 11, która dodzwoniła się do swoich linii lotniczych American Airlines i tam właśnie padło takie bardzo znane zdanie, którym też zatytułowany jest jeden z rozdziałów: chyba zostaliśmy porwani. W ciągu tej 20-kilku chyba minutowej rozmowy opisuje to, co dzieje się na pokładzie. 4 minuty z tej rozmowy dostępne jest do odsłuchania na YouTubie, tak więc jeżeli czujecie się na tyle silni psychicznie, żeby tego słuchać, to rzeczywiście to jest. Ja przyznam szczerze, że właśnie ta część wywarła na mnie największe wrażenie, chyba z tego względu, że sama po prostu miałam okazję pracować jako stewardesa i nie chcę nawet sobie wyobrażać, jak to musiało być, kiedy po prostu pewnego dnia te wszystkie osoby wstawały jak co dzień do pracy, szły na kolejny lot, który miał się zakończyć po 5 godzinach, bo był to lot z Bostonu do Los Angeles. Miały plany na kolejny dzień, na to, co będą robić, natomiast no, jak wiemy, nigdy to nie doszło do skutku, ponieważ ostatecznie lot numer 11 wbił się w północną wieżę World Trade Center. Tak więc ta część zdecydowanie uderzyła mnie gdzieś tam osobiście najbardziej. Próbowałam też sobie wyobrazić, jak musieli czuć się pasażerowie, którzy no, już uświadomili sobie, że nie wylądują, że stanie się coś bardzo złego, że nie przeżyją prawdopodobnie tego lotu, jak musiały wyglądać ich ostatnie chwile. To wszystko jest naprawdę niesamowicie poruszające. Oczywiście mniej poruszające są kolejne części, ponieważ w drugiej części dowiadujemy się, co działo się z osobami na ziemi, to znaczy z pracownikami i odwiedzającymi budynki World Trade Center, ale także z pracownikami Pentagonu, bo nie możemy zapominać, że oprócz tych dwóch samolotów, które rozbiły się o wieżę World Trade Center, były również jeszcze dwa samoloty, z czego jeden z nich właśnie rozbił się o Pentagon, natomiast drugi dzięki bohaterskości pasażerów rozbił się na takim terenie niezamieszkanym. Tak więc ta druga część przybliża nam to, co działo się z osobami zarówno w budynkach, jak i z służbami ratunkowymi, które brały udział w akcji ratunkowej, ale także z przypadkowymi przechodniami, którzy ucierpieli na przykład w wyniku wypadających z budynku rzeczy albo zostali poparzeni kulami ognia. A w ostatniej części mamy takie podsumowanie i spięcie tego w całość, to znaczy to, co działo się dzień po, jak wyglądał świat właśnie dzień po tych zamachach oraz co działo się z ocaleńcami, z osobami, którym udało się przetrwać te zamachy, a także z bliskimi osób, którym niestety nie udało się przeżyć. Także to wszystko tutaj mamy i jest to naprawdę... Ja nie czytałam wiele książek takich reporterskich na temat właśnie zamachów z dnia 11 września 2001 roku, natomiast wydaje mi się, że nie ma drugiej takiej książki, która w sposób tak szczegółowy skupia się właśnie na tym dniu, na tym, co się działo, na tych konkretnie wydarzeniach. Być może się mylę, jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać, jakie książki w tym temacie czytaliście i jakie polecacie, jakie uważacie za godne uwagi. Natomiast tutaj autor wykonał naprawdę kawał dobrej reporterskiej roboty. Rzeczywiście no, musiał tutaj włożyć ogrom pracy w to, żeby te wszystkie historie zebrać, żeby to wszystko, wiecie, spisać, żeby to wszystko opisać też w taki sposób z szacunkiem dla tych, którzy polegli. Tutaj z opisu możemy dowiedzieć się, że ta książka powstawała przez kilkanaście lat. Autor zaczął gromadzić materiały tuż po tych zamachach, natomiast ukończył tą książkę dopiero tak naprawdę niedawno, ponieważ wydanie zagraniczne tej książki miało miejsce w 2019 roku, no a teraz tuż przed właśnie 20. rocznicą tych zamachów dostaliśmy to wydanie również w Polsce i również polski czytelnik mógł się z tą książką zapoznać. Nie jest to książka bez wad, od razu chcę to zaznaczyć, bo to nie jest tak, że to jest książka idealna. Ona jest świetna, ona ma ogromny ładunek emocjonalny, naprawdę czyta się ją tak, że nie da się jej odłożyć i naprawdę ma się nadzieję na inny koniec tych wszystkich wydarzeń. Natomiast ma swoje wady. Jeżeli chodzi o takie kwestie czysto pisarskie, to tutaj momentami pojawiają się takie zdania, które mają bardzo mocno zmanipulować nasze emocje, które są zupełnie zbędne, ponieważ te emocje w nas i tak są bardzo silne, kiedy czytamy tę historię, ponieważ wielu z nas oglądało te wydarzenia na żywo, gdzieś tam w telewizji, w mediach, bo po prostu działy się one stosunkowo niedawno. 20 lat to nie jest tak dużo, to jest 2001 rok, początek XXI wieku, tak więc wiele z nas pamięta, co robiło dokładnie w tym dniu, co się wtedy działo. Ja osobiście miałam wtedy nie
niespełna 8 lat, więc te moje wspomnienia nie są jakieś takie bardzo klarowne. Natomiast czytając tą książkę, wracało do mnie takie poczucie chaosu, tego, że nikt nie wiedział tak naprawdę, co się wydarzyło, nikt nie wiedział, czy to rzeczywiście były samoloty pasażerskie, czy może jakieś mniejsze awionetki. No, bardzo długo, ciężko było ustalić jakieś jednoznaczne fakty na temat tej tragedii. Natomiast tak jak wspomniałam, momentami rzeczywiście autor tutaj próbuje gdzieś tam nas zmanipulować i jeszcze bardziej po prostu wywrzeć w nas takie poczucie smutku, na przykład pisząc takie krótkie zdania, kiedy rozbił się pierwszy z samolotów, ta dziewczynka już nie przytuli swojego misia, ta kobieta już nie powie swojej matce, że jest w ciąży, ten mężczyzna już nie powie swojej żonie, że ją kocha. Wiecie, to są takie krótkie, króciuteńkie zdania, które zawierają gdzieś tam powiedzmy pół strony, które podsumowują to, że ci pasażerowie zginęli, my o tym wiemy, że oni zginęli i jakby te zdania są po prostu zupełnie niepotrzebne. Są takie bardzo nachalne, powiedziałabym. Natomiast nie jest to na tyle duży minus tej książki, aby przyćmił całą tę historię, bo ta historia jest naprawdę bardzo ważna. Ta książka, uważam, jest bardzo potrzebna. Jest taką ostateczną kropką nad i właśnie idealnie na 20. rocznicę tych zamachów. Natomiast ja też tutaj nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu i takiej myśli, jak się z tym czują właśnie bliscy tych ofiar. Jak się czują ludzie, którzy bezpośrednio ucierpieli w tych zamachach. Czy dla nich to jest w porządku, że ktoś rozdrapuje te stare rany, czy oni nie chcieliby po prostu o tym zapomnieć i ruszyć dalej ze swoim życiem? Także zawsze właśnie, nie tylko w przypadku książki dotyczącej 11 września, ale w ogóle w przypadku takich książek, które opowiadają jakieś dramatyczne historie, zawsze zastanawiam się, czy dla osób, które są bezpośrednio dotknięte tymi tragediami, czy dla nich to jest w porządku, czy one nie wolałyby, żeby po prostu nikt już o tym nie wspominał nigdy i żeby po prostu mogły się od tego odciąć i żyć dalej. Z drugiej jednak strony myślę, że dla części ludzi może to być bardzo ważne, aby pamiętać, aby właśnie za sprawą takich publikacji to wspomnienie o umarłych bliskich było gdzieś tam ciągle żywe, więc wydaje mi się, że nie ma na to takiej prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak uważam, że ta książka jest bardzo ważna, bo jest to taki hołd właśnie złożony dla ofiar, dla osób, które zginęły w tych zamachach, zarówno dla pasażerów, dla pracowników budynków, które zostały zniszczone, ale także dla służb ratunkowych, które zginęły po prostu ratując życie innych ludzi. Przede wszystkim tutaj oczywiście mówię o strażakach, którzy no, wchodzili do budynków, które później się zawaliły i nie udało im się niestety przeżyć, które tak naprawdę w ogóle nie były w tej okolicy, a tylko w związku ze swoją pracą i z tym, że no, pracowali po to, by ratować ludzkie życia, sami zginęli. Tak więc ta książka jest takim trochę pomnikiem dla tych osób, które wtedy zginęły, a jednocześnie sprawia też, że dla nas, dla czytelników, ci ludzie nie są tylko anonimowymi ofiarami, wiecie, tylko jakimiś ludźmi, którzy zginęli w czasie tych zamachów terrorystycznych, a stają się takimi ludźmi, którzy mieli swoje historie, mieli swoje plany, marzenia, a także rodziny, które na nich czekały. Znamy ich z imienia i nazwiska, stają nam się po prostu bliżsi, bardziej realni i przez to jeszcze bardziej przeżywamy to, co się wtedy wydarzyło. No jest to książka, która bardzo gra na emocjach, ona bardzo, bardzo silnie oddziałuje na emocje. Myślę, że jest to jedna z najtrudniejszych książek, jakie przyszło mi w swoim życiu czytać właśnie pod względem takiego ładunku emocjonalnego. Natomiast ja jeszcze dobijałam się no właśnie googlowaniem tego wszystkiego, bo ja też tak mam. Kolejnym takim minusem, jeżeli chodzi o tę książkę, jest to, że brakuje tutaj kompletnie zdjęć. Być może przydałaby się jakaś jedna czy dwie wkładki zdjęciowe, żeby można sobie to było po prostu lepiej zobrazować, szczególnie dla tych osób, które no, były wtedy za małe albo po prostu jeszcze się nie urodziły w 2001 roku i nie pamiętają tego osobiście gdzieś tam z mediów, to myślę, że taka wkładka zdjęciowa by się przydała. Natomiast tak jak mówię, ja kiedy wsiąknę w jakiś temat, to po prostu szukam informacji na wszystkie możliwe sposoby i tak właśnie było w tym przypadku. To znaczy, za każdym razem, kiedy było wspomniane, no jakieś źródło powiedzmy, to odrywałam się od lektury i momentalnie to googlowałam. Tak właśnie było z nagraniami tych pasażerów. I te nagrania niektóre są naprawdę do znalezienia w internecie i one są przerażające, po prostu to siedzi w głowie i myślę, że to nigdy nie wyjdzie z mojej głowy, to co właśnie usłyszałam, czytając tę książkę. Jest między innymi to wspomniane już przeze mnie nagranie stewardesy Betty Ong, ale są też nagrania pasażerów, są ich dosłownie ostatnie słowa, także to wszystko jest naprawdę łamiące serce. Czytając tę książkę zaczęłam też oglądać serial na Netflixie, który nazywa się Punkty Zwrotne, który rzeczywiście pokazuje nam bardziej też ten kontekst polityczny i o ile uważam, że bardzo dobrze, że autor tutaj skupił się wyłącznie na ludziach i uważam to za no, siłę tej książki, o tyle chciałabym jeszcze przeczytać właśnie coś takiego bardziej politycznego, żeby też lepiej zrozumieć ten konflikt, bo jakby nie było 11 września 2001 roku, to jest nie tyle dzień, w którym zatrzymał się świat, ale dzień, który zmienił świat. I po tym dniu tak naprawdę nic już nie było takie samo, bo przede wszystkim rozpoczęła się trwająca 20 lat wojna w Afganistanie. Całkowicie zmieniło się lotnictwo. Tak więc no, chciałabym sobie jeszcze poszerzyć tę wiedzę o ten kontekst polityczny. Natomiast tutaj tego za bardzo nie ma. Jest w prologu oczywiście lekko nakreślony taki rys, natomiast nie ma tego dużo, nie jest to dosyć szczegółowe. Tak jak wspomniałam na samym początku, tutaj skupiamy się wyłącznie na ludziach, wyłącznie na tych, którzy zginęli po prostu w tych zamachach terrorystycznych i traktuję tę książkę jako właśnie taki hołd złożony tym osobom, które wtedy zginęły.
Bardzo Wam tę książkę polecam. Oceniłam ją na 5 gwiazdek na 5 na Goodreads. Jest to chyba pierwsza książka w tym roku, którą oceniłam właśnie na 5 gwiazdek. Na pewno znajdzie się w najlepszych książkach przeczytanych przeze mnie w tym roku. Mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że literacko ona ma wady, to te wady nie są istotne w kontekście tego, jaką historię przedstawia, jak dobrze przedstawia tę historię i jak ważną i potrzebną jest książką. Także bardzo gorąco Wam polecam ten reportaż. Dodam jeszcze tylko tyle, że jest on też bardzo przystępny, mimo tego natłoku informacji, natłoku emocji. Jest on rzeczywiście trudny emocjonalnie, bardzo trudny nawet. Natomiast językowo jest bardzo przystępny, czyta się go bardzo dobrze, bardzo sprawnie. No trochę mam tutaj taki konflikt wewnętrzny mówiąc te rzeczy, natomiast rzeczywiście czyta się go bardzo dobrze i to wszystko sprawia, że po ten reportaż mogą sięgnąć tak naprawdę wszyscy, również osoby, które może za bardzo nie czytają, a już szczególnie nie czytają reportaży, to i tak nie powinny mieć trudności z przebrnięciem przez tą książkę, jeżeli chodzi o warstwę literacką. Tak jak mówię, no bo jeżeli chodzi o emocje, to z pewnością kłopoty będą, ale myślę, że jest to książka zdecydowanie warta polecenia. Dla mnie jest to jedna z najlepszych książek tego roku, jeden z najlepszych reportaży, jakie czytałam. Także bardzo, bardzo gorąco Wam polecam książkę Michela Zukoffa 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam wrażenie, że mówiłam trochę nieskładnie, chociaż myślałam o tej książce bardzo dużo i miałam też napisaną opinię na Goodreads, która jest chyba troszkę bardziej składna, także też zachęcam Was do przeczytania tego, co napisałam. Jeżeli nie na Goodreads, to na Instagramie, bo jest tam też zdjęcie z tą książką i właśnie krótki post dotyczący tego, co myślę na temat tej książki, ale też pisząc taką krótką opinię, czy też recenzję na Instagramie, byłam ograniczona znakami i nie mogłam zawrzeć tam wszystkiego, co chciałam. Nie mogłam tam też zawrzeć tych emocji, jakie książka na mnie wywarła. Dlatego właśnie zdecydowałam się również na nagranie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Jeszcze raz zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, jeżeli interesuje Was ten temat, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej i też uporządkować swoją wiedzę o tym, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło, bo ta książka bardzo dobrze to robi. Przez to właśnie, że jest ten wyraźny podział na trzy części, mam wrażenie, że każda z tych historii otrzymuje wystarczającą ilość miejsca. Każda z tych historii jest opowiedziana dokładnie i naprawdę bardzo szczegółowo. Tak więc jest to też książka, która w taki dobry sposób porządkuje naszą już nabytą gdzieś tam wiedzę na temat zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Więc jeszcze raz na koniec bardzo gorąco Wam tę książkę polecam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!